Mamo, kocham cię. Mamo, wszystkiego najlepszego. Ciepło dziękuję za te lata, które mi dałaś dzięki wspólnej walce z chorobą. Moja mama cały czas jest jeszcze lekarzem, a jak wiek emerytalny już jest, to wciąż siedzi i cały czas jeszcze leczy pacjentów, bo widzi tę misję, czuje tę misję i żyje tą misją. Ale jak brała te dzieci, te moje dzieci na ręce, to było niebo. 26 maja niejedna mama w Polsce usłyszy życzenia. Dziś postanowiliśmy zapytać posłów, czego życzą swoim mamom i jakie wspominają. Mam dużo ciekawych miłych wspomnień z moją mamą. No, bardzo silna, twarda kobieta. Jednocześnie bardzo, bardzo czuła i wrażliwa. Bardzo dużo mówi, lubię jej słuchać. No, mamo, wszystkiego najlepszego. No ja mam swoją kochaną mamę, więc mogę życzyć tylko zdrówka, zdrówka, zdrówka i żeby była z nami jak najdłużej. Wszystkim mamom życzę dużo radości i zawsze pociechy z tego, że są matkami. Mamo, kocham cię. Myślę, że to są najważniejsze dwa słowa, które można w Dzień Matki powiedzieć. I wszystkim mamom, w szczególności mojej mamie, życzę tego, aby po prostu im się jak najlepiej wiodło. Same najlepsze na szczęście nam tą możliwość, że jestem w stałym kontakcie z moją mamą, co prawda mieszka w innej miejscowości, ale... Jakieś życzenia? No tak, to chyba, tu ja nie jestem oryginalny, to zawsze na Dzień Matki to są życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, dlatego że jak jest zdrowie, to naprawdę wszystko inne przychodzi samo. Moja mama żyje, jestem tym szczęśliwcem, że moja mama żyje, jest zdrowa, więc życzę jej po prostu uśmiechu, zdrowia i żeby dalej była szczęśliwa, jak jest, po prostu żeby była, bo jest dla mnie najważniejszą osobą. Ja swojej mamie to przede wszystkim życzę dużo, dużo zdrowia, bo to na pewno jest jej bardzo potrzebne. Życzę jej, żeby miała dużo cierpliwości, żeby znosić to, co dzieje się w państwie i te wszystkie stresy, które jej fundują jako przedsiębiorczyni. Jest niezwykle wytrwałą, silną, wspaniałą kobietą, która nauczyła mnie najważniejszych rzeczy w moim życiu, na którą mogę zawsze liczyć, która mnie cały czas wspiera. Jest wspaniałą babcią, którą uwielbia mój synek. No i mam nadzieję, że po prostu będzie szczęśliwa i będzie się dalej mogła realizować zarówno na tej drodze zawodowej, profesjonalnej, ale i tej osobistej, życiowej, którą ma tak wspaniale rozwiniętą. Moi rodzice, no to trzeba mówić razem, moi rodzice są cudownymi ludźmi, my mieszkamy w wielopokoleniowym domu, także trzy pokolenia siedzą pod jednym dachem i ze sobą jesteśmy codziennie, więc te więzi rodzinne są no, maksymalnie blisko jak tylko mogą. Mam naprawdę cudownych rodziców, ojciec mój jest już na emeryturze w tym momencie, ale jeszcze pracuje cały czas, ponieważ nie może się oderwać, jest pasjonatem swojej dziedziny, jest inżynierem elektronikiem. Moja mama cały czas jest jeszcze lekarzem, a jak wiadomo lekarzy w Polsce brakuje. Więc mimo to, że wiek emerytalny już jest, to wciąż siedzi i cały czas jeszcze leczy pacjentów, bo widzi tę misję, czuje tę misję i żyje tą misją i myślę, że żyje tą pracą. Także to są cudowni ludzie, którzy no, dali mi ogromne wzory. Jakie życzenia? Oj, żeby żyli do końca świata. Ja mam jeszcze to szczęście, że moja mama żyje. Kocham moją mamę, jest ode mnie daleko. Nieczęsto się widujemy. Mam nadzieję, że zobaczymy się w ten weekend, kiedy skończy się posiedzenie, a ja wrócę do Szczecina, mama mnie odwiedzi. Dzisiaj przyjeżdża do mnie moja córka, która jest studentką trzeciego roku psychologii, więc będziemy świętowały Dzień Mamy jutro tutaj w Warszawie, a później ja udam się na spotkanie z moją mamą. Chciałabym wszystkim mamom w Polsce życzyć zadowolenia, uśmiechu i takiego poczucia, że fajnie jest być mamą. Ja bardzo lubię być mamą, myślę, że jestem fajną mamą. Ja się absolutnie spełniałam w byciu mamą, w posiadaniu córki i chciałabym, żeby był lepszy polityczny klimat dla mam. To znaczy oczywiście marzy mi się, mając lewicowe poglądy, żeby kobiety naprawdę w Polsce miały wybór i także mamy. Czy chcą zostać w domu i wychowywać dzieci, żeby miały to wsparcie od państwa, żeby miały poczucie bezpieczeństwa, a jak chcą wrócić na rynek pracy, realizować się zawodowo, to żeby także tam mogły wrócić i żeby państwo też je w tej decyzji wspierało. I tego życzę polskim kobietom, polskim mamom, a swojej mamie składam najserdeczniejsze życzenia, podziękowania za trud włożony w wychowanie, za cierpliwość przede wszystkim, bo jak urodziłam własną córkę, to wtedy chyba najbardziej doceniłam to, ile cierpliwości moja mama miała do mnie, do mojego brata i jak trudne jest bycie mamą. Drogą mamo, chciałem ci bardzo ciepło i bardzo serdecznie podziękować, kiedy ponad 20 lat temu przechodziłem chorobę nowotworową i prawie 2 lata musiałem spędzić w szpitalu w bardzo trudnych dla mnie okolicznościach. Trochę na granicy życia i śmierci.
chciałem Ci gorąco podziękować. Rzuciłaś swoją pracę, byłaś cały czas wraz ze mną. Dzięki Tobie pokonałem tą chorobę. Bez Twojego wsparcia, bez Twojej opieki, bez Twoich słów otuchy, dzisiaj pewno tego wywiadu byśmy nie przeprowadzili. Tego się nigdy nie zapomina. Jesteś cudowną, wspaniałą, kochaną mamą. Ciepło dziękuję i za te pierwsze lata. Ciepło dziękuję za te lata, które mi dałaś dzięki wspólnej walce z chorobą. Najserdeczniejsze życzenia, bo to niezwykle ważny dzień, niezwykle ważnych osób w każdego życiu każdego człowieka, w każdym życiu każdego człowieka. A więc tak, wszystkiego najlepszego do wszystkich mam za to, że potrafią być takie dzielne, łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym, wychowywać dzieci, opiekować się swoimi rodzicami, iść do pracy. To wszystko robią jednymi rękami i nogami. Wszystkim polskim mamom chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Moja matka była wspaniała, niestety nie żyje od wielu, wielu lat, ale pamięć o niej jest w moim sercu i to serce pobudza do mocniejszego bicia. Przychodzi mi do głowy, proszę pana, mama. No i mama to jest coś wyjątkowego, ojciec też, ale jednak ja powiem tak, posłużę się takim porównaniem. Zawsze mówię, miałem piątkę dzieci. Ile jak brałem na rączkę dzieci, śpiewałem, lulałem, tak jak w wolnych chwilach, bo było mnie często poza domem. Także cały ciężar żona przejmowała. I dzieci były, to było szczęście. Ale jak brała te dzieci, te moje dzieci, na ręce żona, to nie było szczęście. To było niebo. I to jest ta różnica między ojcem, może tak wyrażona, a matką, bo... I dlatego nie tylko w literaturze, w życiu, ale to jest wyjątkowa relacja z matką. Bywa różnie w rodzinach, czasami są różne też matki, też można powiedzieć, ale ta, która nas na świat przyniosła, moja już jest od dawna w grobie, ale tak. I pamiętajmy, że matka kształtuje nas nie tylko w jej łonie, fizycznie i DNA, i emocje, i wszystko, ale również kształtuje nas w życiu. I moja mama mi bardzo dużo dała i dopiero po jej odejściu z perspektywy lat sobie uświadamiam, jak bardzo trochę ją nawet przypominam i ile jej zawdzięczam, tych mądrych rad. Także to jest takie wzruszające pytanie i tu muszę postawić kropkę. A jakie życzenia Wy złożyliście dzisiaj swoim mamom? Koniecznie napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten Wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, aby nie przeoczyć nowych treści na kanale. Eryk Błaszak, goniec.pl.